Elo Emil, z tej strony Jendras Elo. Chcę ci złożyć życzenia z okazji twoich 16 urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Sorry za to, ale popsuł mi się aparat. Ale wszystkiego najlepszego. Siema, mi życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności itd. itp. itd. Wszystkiego najlepszego, Emil. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i 20 subów. Oraz wiernych widzów, którzy będą ciebie oglądać i live'y twoje lajkować. Siema. Emil Mordo, ja ci chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, dużo zdrowia. Czego tam sobie życzysz, ziomeczku, dalszych sukcesów z kanałem. I ogólnie wszystkiego najlepszego. Emil, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności, niezłamania żadnej kości. Oraz życzę ci, żebyś bił 20 tysięcy subów, a nawet i więcej, nawet 100 tysięcy do końca roku. A więc dzisiejszego dnia, 13 października 2019 roku, obchodzę moje 16 urodziny. No i moi drodzy, jak co roku jest film urodzinowy na moim kanale, w tym też tak jest, tylko troszeczkę inaczej ten film będzie wyglądać. Ogólnie chciałem wam bardzo, ale to bardzo podziękować za wszystkie życzenia, jakie dzisiaj otrzymałem, czy to na Snapie, czy na Instagramie, czy na YouTubie, czy na Facebooku. Naprawdę bardzo wam dziękuję, że pamiętaliście o tym, że mam dzisiaj urodziny, bo naprawdę zrobiło mi się miło na serduszku, jak to czytałem. Te wszystkie życzenia typu wszystkiego najlepszego albo 100 lat mordo, spełnienia marzeń i tak dalej, bo to naprawdę, wiecie, niby to zwykłe życzenia, ale ile radości może to takiemu człowiekowi jak mi na przykład przynieść, to nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Oczywiście chciałem podziękować najbardziej osobom, które nagrały film z tej okazji i złożyły właśnie życzenia takie, jakie widzieliście na początku. Po prostu bardzo wam dziękuję za to, to było chyba najlepsze. To były najlepsze urodziny w moim życiu, mordeczki, dokładnie, bo tyle osób o tym pamiętało, chyba jeszcze więcej niż w tamtym roku. Po prostu o wiele lepiej to ten dzień wypadł niż moim zdaniem w tamtym roku. Jeszcze otrzymałem tutaj od mojej rodziny tutaj prawie 350 zeta, dokładnie 350 zeta i tak dalej. Co oczywiście te pieniądze przeznaczę prawdopodobnie na sprzęt do nagrywania, żeby lepiej wam się oglądało moje materiały i tak dalej. Będę po prostu zbierał pieniądze na lepszy sprzęt, typu właśnie nowa kamera albo nie wiem, nowy mikrofon, coś w tym stylu, żeby po prostu coraz lepiej się rozwijać i tak dalej, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Także to tyle, mordeczki, dziękuję wam za oglądanie, jeszcze raz dziękuję za życzenia i tak dalej. Trzymajcie się, no i życzę wam miłej nocy, dnia, kiedy to oglądacie. Cześć!